Warsztaty edukacyjne, szkolenia, prelekcje i pokazy filmowe poświęcone ekologii. Takie atrakcje proponują mieszkańcom Białegostoku i regionu organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To Fundacja Instytut Działań Miejskich i Stowarzyszenie Okolica. Te projekty, które będą tutaj realizowane, łączą miasto Białystok z okoliczną aglomeracją. To jest jasne pokazanie, że to miasto nie tętni tylko w granicach administracyjnych, ale tętni w całej okolicy i tak trzeba o tym mieście myśleć. Myślę, że kiedy społecznicy zajmują się edukacją ekologiczną, to jest ona już sama w sobie edukacją od serca i mocno, mam nadzieję, trafiająca do mieszkańców właśnie nie tylko miasta Białegostoku, ale również okolicznych miejscowości, a to z kolei będzie oznaczało, że będzie ona bardziej skuteczna. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj te umowy nie trafiają do profesjonalistów, którzy się na co dzień tym zajmują i są do tego powołani, ale do organizacji pozarządowych, które są bliżej ludzi, mogą też kreować zupełnie inne podejście obywateli. Także wielkie gratulacje dla Państwa. Bardzo fajnie się te wszystkie projekty przeplatają. Dotyczą i ochrony przyrody, i edukacji ekologicznej. Jest również konkurs regrantingowy. Także wszystkiego dobrego i bardzo się cieszymy, że uzupełniacie Państwo ofertę takich podmiotów jak Parki Krajobrazowe. Fundacja Instytut Działań Miejskich promuje m.in. ideę społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego, czyli na organizację Białostockiego Festiwalu Ekoidei, naszego sztandarowego projektu. To będzie już druga edycja tego festiwalu, którego celem jest edukowanie ekologiczne, edukowanie mieszkańców na temat ochrony przyrody, szacunku do środowiska. W ramach tego festiwalu zrealizujemy szereg różnych aktywności, wydarzeń, zorganizujemy pokazy filmowe, w tym pokazy plenerowe w Parku Konstytucji 3 Maja. Będą to pokazy dokumentów o tematyce ekologicznej. Ta edycja będzie obfitować także w kilka warsztatów, na których w taki praktyczny sposób uczestnicy będą uczyć się, jak gospodarować w taki sposób, żeby wytwarzać mniej śmieci, mniej odpadów, a także jak wykorzystywać rzeczy być może niepotrzebne, ale z którym można dać drugie życie, zgodnie z tak zwanym recyklingiem, upcyklingiem. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Okolica skupiać się będzie na edukacji ekologicznej i zwiększeniu aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa. Będziemy organizowali 3 warsztaty edukacyjne, przyrodnicze, które będą prowadzić fachowcy z Instytutu Biologii i z Fundacji Dzika Polska. No i jeszcze 2 działania na pikniku, który corocznie organizujemy w Lesie Turczyńskim z okazji Dni Sprzątania Świata. A teren to jest właśnie Las Turczyński przy osiedlu Nowe Miasto i przy Klaosinie, no, który jest naszym oczkiem w głowie. To jest jedyny zielony teren przy naszym betonowym osiedlu Nowe Miasto. No i chyba też trochę dlatego, że parę ładnych lat temu miasto planowało tam zrobić cmentarz komunalny i także dzięki naszym działaniom udało się to powstrzymać, więc sam pan rozumie, że mamy sentyment duży do tego lasu. Oprócz Instytutu Działań Miejskich i Stowarzyszenia Okolica, umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisał Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który realizować będzie projekt regrantingowy. Pod słowem regranting kryje się dokładnie to, że to my ogłosimy teraz kolejny konkurs i w naszym konkursie i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, w tym roku to też nowość, będą mogły dostać niedużą dotację na swoje działania. Więc my w tej chwili nie wiemy, jakie to działania będą. Wiemy, co było w ubiegłym roku. Były nasadzenia drzew, była pielęgnacja drzew, była nauka o drzewach, propagowania w ogóle zadrzewień w mieście. Mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo więcej różnych pomysłów i że tych projektów będzie naprawdę sporo. Wartość dotacji, jaką otrzymało Stowarzyszenie Okolica, to 4420 zł. Fundacja Instytut Działań Miejskich na ekologię i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego przeznaczy dotację w wysokości prawie 18 tysięcy zł. Zarząd Województwa Podlaskiego udzieli wsparcia finansowego Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży. Szpitalny Oddział Ratunkowy otrzyma na przebudowę ponad 1 600 000 zł,
a 4 miliony złotych przeznaczone zostaną na przebudowę oddziału kardiologicznego z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej i oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz na zakup aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano 14 marca. Zarząd Województwa Podlaskiego dokłada wielu starań, żeby poziom usług świadczonych przez nasze szpitale wojewódzkie, również szpital w Łomży, był jak najlepszy. I w skali kraju muszę powiedzieć, że my wydajemy najwięcej z budżetu województwa na wsparcie inwestycji, wyposażenia, jeżeli chodzi o szpitale, nasze jednostki województwa, które są w zarządzie województwa. Także dla nas szpital w Łomży jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ świadczy tutaj leczenie dla pacjentów z Łomży, całej okolicy, kilku powiatów. I trzeba przyznać, że też warto inwestować w ten szpital, ponieważ tutaj też są dobrzy lekarze, specjaliści i personel cały pielęgniarski. I to rzeczywiście widzimy, że ten poziom usług się leczenia poprawia i cieszy nas, że możemy wspierać. Dzisiejsze spotkanie świadczy też o dużym zakresie działań, bo ponad 11 milionów złotych to jest kwota, na którą opiewa wartość całej inwestycji. Ponad 4 miliony złotych to wkład własny województwa i to świadczy o tym, że chcemy podnosić jakość usług, zakres usług z myślą o mieszkańcach nie tylko samego miasta Białegostoku, ale mieszkańcach całego regionu i świadczą o tym kolejne inwestycje i tutaj w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. Staramy się równomiernie traktować cały region i inwestować we wszystkie nasze jednostki. Podlaskie szpitale mogą liczyć na dalszą pomoc Urzędu Marszałkowskiego. Nasze jednostki podległe samorządowi województwa są różnorodne, nie tylko pod względem rodzaju prowadzonej działalności, ale także jeżeli chodzi o lata działalności, lata funkcjonowania i w związku z tym w różnym stanie technicznym, infrastrukturalnym znajdują się dzisiaj. Mamy szpital w Łomży, który startował w latach 90. Mamy szpital wojewódzki w Białymstoku, który czasy przedwojenne ma. Szpital w Choroszczy, który jeszcze starszy. A więc ta ilość środków zainwestowanych jest jakby adekwatna do potrzeb i konieczności przebudowy, ale zawsze ze względu na postęp technologiczny, na wchodzenie coraz nowego sprzętu, lepszej jakby służebności na rzecz pacjentów, wymaga to inwestowania. Także dzisiejsza informacja dotycząca ilości środków zainwestowanych, to oczywiście, tak jak pan wspomina, to są jakby na dzisiaj, ale jest perspektywa kolejnych prac. Dzięki wsparciu finansowemu szpital w Łomży zapewni swoim pacjentom profesjonalną opiekę na najwyższym poziomie. To będzie taka rewolucja, można powiedzieć, jeśli chodzi o kardiologię, bo to oddział kardiologiczny wraz z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, a przypomnę, że prawie tam 2000 osób rocznie jest przyjmowanych. To są ci pacjenci, którzy są zawałowcami, mają problemy z sercem. To jest również przebudowa oddziału kardiologicznego i również zaopatrzenie w sprzęt, w najważniejszy sprzęt do leczenia chorób krążenia, chorób udarowych, chorób sercowych i na oddziale udarowym i na oddziale kardiologicznym. Także nie tylko poprawa infrastruktury i prace budowlane, ale również wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt, który pozwoli nam, Łomżyniakom, a także okolicznym powiatom, ponieważ szpital jest właściwy również dla nich, mieć opiekę tą kardiologiczną już na najwyższym poziomie. Wkrótce zakończone zostaną prace modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. SOR jest praktycznie na ukończeniu, to są już końcówka właściwie tylko rozliczeniowa, ale dzisiaj SOR, myślę, że zaproszę też Państwa na uroczyste otwarcie, będzie myślę, że to końcówka kwietnia czy początek maja, jak już SOR będzie całkowicie gotowy.
i dzięki temu, że mogliśmy przebudować i odzyskać część powierzchni, to mogliśmy również dobrze zorganizować nocną świąteczną pomoc lekarską. W ramach wsparcia Szpital Wojewódzki w Łomży otrzyma m.in. system monitorowania, respirator, 16 łóżek specjalistycznych intensywnego nadzoru oraz defibrylatory, aparaty EKG, echokardiografy, pompy infuzyjne i łóżka rehabilitacyjne. XVI marca odbyło się w Białymstoku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Uczestnicy spotkania zaopiniowali nowe kierunki kształcenia zawodowego w kilku szkołach województwa podlaskiego. Między innymi w Zespole Szkół Technicznych imienia generała Władysława Andersa w Białymstoku planowane jest uruchomienie kierunku technik transportu kolejowego i monter stolarki budowlanej. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży planuje kształcenie techników inżynierii sanitarnej i techników robót wykończeniowych w budownictwie, a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Suwałkach chce kształcić przyszłych techników weterynarii oraz techników mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Przypomnijmy, zadaniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy jest wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. Zgodnie z zasadami dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ustala zawody, w których prowadzone jest kształcenie w szkole. Ich wprowadzenie możliwe jest po zasięgnięciu opinii powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy co do zgodności z potrzebami rynku. XVI marca odbyło się w Białymstoku rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu Misja Białystok – Historia to coś więcej. Jego celem była edukacja historyczna oraz promowanie postaw aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez poznawanie dziejów miasta. Konkurs realizowany w ramach drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W tym roku w konkursie Misja Białystok pierwsze miejsce zdobyła Natalia Zyśkowska z publicznego gimnazjum nr 7 w Białymstoku oraz Damian Czyżewski z 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku.